Siemano wszystkim, z tej strony zwycięzcy, i tym raz w kolejnym materiale na kanale Zapiski Bitew. Jest to, jak widać, powtórka na Super Koniu, czyli Super Konkurorze na mapie Overlord, przegłosowanie na poziomy 8, czyli na top 3. Jak to drogą bardzo rzadko mi się zdarza, na przykład na dziesiątkach grać na ósemkach. No widać, że na plaży nikt nie pojechał. I też jeszcze Super Koń ma dzieło kalibru 120 mm. Uszkodzenie na zwykłych... Znaczy, uszkodzenie na zwykłych jest 400, przebicie 259. Na Goldzie, gdzie Cebulka Gunner z klanu Wild gra na full Goldzie dzisiaj. Nie wiem, mi się kursor nie pokazał. Na Goldzie jest też tyle samo uszkodzeń, czyli 400 i 326 przebicia. Na hakach jest 515 uszkodzeń i penetracji 120. Czyli na wafla, czy na 130, czy na CDS chyba też. To na spokojnie haki powinny wystarczyć. I też widzę, że Cebulka gra na ciastku i herbacie. Polska język, trudny język. I wyniki macie standardowo w opisie filmu, jakbyście chyba byli zainteresowani wynikiem. Tutaj widzę, że kolega czy koleżanka robi... Zadaj, otrzymaj, zablokuj łącznie 12 000 PW. Czyli to jest misja na T55A, czyli tak samo jak ja robię. Ale widzę, że już na... Gracz, bohater robi na T55A, znaczy na Chimerę. Robię na Excalibura, a nie na Chimerę. Znaczy, robię, ale... Co? Chodziło mi o to, że gram po prostu for fun. Jeżeli wejdzie, to wejdzie, jeżeli nie, no to trudno. Także nie zależy mi jakoś aż tak bardzo na tych misjach jak na koncepcie. Chociaż z tego co słyszałem, T55A dostał buffa. I też jeszcze w prawym górnym rogu macie ankietę, czy chcielibyście, żeby jakiekolwiek materiały były z kamerką. Co ten gościu prototypem, znaczy TV8 robił, to chyba. No z Golda w bok TV8 mogło być za zero. Tak swoją drogą udostępnię wam screenshota z fragmentu z Funny Moments. Tutaj jakby było widać strzał z KW2 z Golda w bok 85, w sensie McDonalda. I czy to wejdzie za zero? Że trafi, ale za zero w gąskę? Czy tak będzie one shot, czy nie trafi w ogóle? Odpowiedzcie też w ankiecie. Dobra, wracając do tematu powtórki. Już mamy 300. Wodding them! Jeśli chodzi o linię do Super Konia, mam dopiero chyba szóstkę. Churchilla. Tak, mam Churchilla 7, o ile dobrze pamiętam, że to jest Churchill 7. A się no w tej drugiej narodowości też mam szóstkę. W zasadzie. Którego Super Koń chyba był jako... Znaczy wszedł chyba za FV-a 215B. Za FV 215B, przynajmniej tak mi się wydaje. Nie jestem pewien, ale... Tak coś czuję. Zobaczymy, ile mam przeładowania. Około 6 sekund. Przeładowanie. Mam tutaj bohater na Super Koniu. Skąd to wiem, bo liczyłem według sekund w trakcie bitwy. Bo było równo 11 minucie wystrzelony. A później był drugi strzał wystrzelony za 54. No mniejsze z tym. Ten gościu STA robi. Znaczy typem 6-1, sorry. Nie STA. A tutaj zginął już STI.
albo ST1, nie wiem. Możecie mi napisać, co to jest STI czy ST1. Nigdy nie mogę skojarzyć. Dobra, przyspieszymy. Powtórkę, żeby nie zanudzać tutaj samą jazdą po plaży. O, Sedes się pokazał. Enemy is hit! No, Sedes, te pancerze warstwowe raczej się nie wbije. No, ale niemiecki light 8 poziomu. Najlepszy czołg II wojny światowej, podobno. Jak będzie, muszę się napić, bo mi gardło siada. Dzisiaj będę musiał nagrać sporo materiałów. Także nie będzie to zbyt pozytywne. No, UDES i Waffenträger. A, załadowaliśmy już HEK. Nie to, to. Jak mi wkurza takim machaniem tym celownikiem. Waffel. Za 511 weszło. Czyli tak poniżej średniej. O, to już jak było sporo powyżej średniej. Ale Waffel też się wbił. No 400 coś, słabe losowanie z heków. Ładujemy goldy. Chociaż ja na miejscu koleżanki, bo ładowałbym zwykłego PPK, a nie... zwykłego pepanca, a nie golda, no ale... O! Ten naprzód. Już myślałem, że będziemy... chcieli go zrzucić. Jak widać, zrobiliśmy już misję na T55A. Zamiast WZ odignęliśmy się od WZ i Centurion się nasyluje, co? Zostaliśmy sami z WZ-ą, która jest na bazie. Aktualnie jesteśmy sami w tym miejscu. I zostało nam 666 kapa. Przetańska liczba. I czy będziemy się wracać? Czy po prostu będzie to objechanie na drugą stronę? Nie, z drugiej strony zajechanie? Albo i nie? Oj! Za szybko! Będzie gra na cooldowna tak zwanego chyba? Na wieży, znaczycie? Jak mi się babla z ZKD? O kurde! Niestety zostaliśmy zniszczeni przez Centuriona 7-1 i standardowe wyniki macie w opisie. Tutaj mamy, jak widać, 9500 obrażeń. Także dzięki za oglądanie. Do usłyszenia w następnym materiale. Na razie, najcześć.